Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do Góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał do niego z środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.
Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom: jestem Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Jestem, który jestem. Bóg jest zawsze blisko, zawsze przy nas. I Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi, jest Bogiem moim i Bogiem Twoim. Wszystko o nas wie. Ma doskonały plan na moje i Twoje życie. I chce naszego szczęścia również tutaj, na ziemi. Bóg zawsze słucha tego, co do Niego mówimy. Zna naszą nędzę, wie o troskach i naszych zmartwieniach. Wie, czego się obawiamy. Nigdy nas nie zostawia z problemami, wyprowadza z niedoli. Ta obecność Boża dziś nie jest nic mniejsza niż przed wiekami, bo to ode mnie zależy, czy zaproszę Boga do mojego życia. Bóg nas oczekuje w naszej codzienności takiej, jaka jest. Nie czeka, aż się najpierw zmienimy na lepsze. Chce, byśmy na lepsze zmieniali się z Nim. Jestem, który jestem. W lekkim powiewie.
Do Rzymian. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Trudno jest objąć rozumem Bożą miłość. Jest niepojęta, ogromna, wręcz szalona. Bo czy nie jest szaleństwem posłanie swojego Syna na krzyż, byśmy my, ja i Ty, mogli żyć? Jak bardzo trzeba kochać, by zdobyć się na takie poświęcenie? Święty Jan pisze w Ewangelii: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Boża miłość jest dla każdego. Była dla Łotra na krzyżu, była dla jawnogrzesznicy, była dla celnika. Dla każdego, kto otwiera się na tę miłość. Bo choć jest ona zupełnie za darmo i nie trzeba na nią zasłużyć, i nie zależy ona od naszych uczynków, to jednak trzeba jej chcieć i potrzebować i trzeba umieć ją przyjąć. Bóg jest subtelny i nie przychodzi tam, gdzie Go nie chcą. Czeka cierpliwie na każde nasze nawrócenie. Zawsze przyjmuje nas z otwartymi ramionami. Nie wyrzuca nam naszych win, nie rozpamiętuje, wybacza i cieszy się naszymi powrotami. Panie, daj nam zawsze odczuć, że jesteś blisko. Przytulaj, gdy nam źle. Bądź z nami w radości, w smutku.
daje nam się odczuć wtedy, kiedy nie radzimy sobie z tym, co nas otacza. Wtedy, kiedy przychodzą cierpienia, kiedy umierają nasi bliscy. Bądź z nami wtedy, kiedy dzieje nam się krzywda od ludzi. Bądź wtedy, kiedy chcemy się ku Tobie zwracać i daj nam odczuć, że na to czekasz. Bądź przy nas zawsze. Bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści, jak pisane jest w psalmie. Jestem, który jestem. Głębokości mórz, aż po szczyty mórz. Stworzenie objawia majestat Twój. Od kolorów jesieni po wiosenny deszcz. Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudowny ogłaszając niepojęty.
przed Tobą, by wyznać Ci, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wszechmogący, nieskończony, zachwycie klękam przed Tobą, by wyznać Ci, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wspaniałym Bogiem Tyś Wspaniałym Bogiem jesteś, Panie, i zadziwiającym. Z Ewangelii świętego Mateusza. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników. I siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Boża logika jest kompletnie inna niż nasza. Bóg tak samo mocno kocha ludzi dobrych, jak i łotrów. Wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy Jego dziećmi. O każdego z nas się troszczy, nikogo nie pomija i nikim nie gardzi. I w Bożych oczach każdy ma szansę na zmianę życia, które można zacząć już teraz. Nie czekać na lepszy moment, bo ten dzisiejszy moment jest najlepszy, bo dany nam jest przez Niego. Mateusz się nie zastanawiał, nie kalkulował, nie zastanawiał się, co powiedzą inni, co może stracić. Nie liczył tego, co zostawia i poszedł za mistrzem. A mistrz wyraźnie powiedział, że jest lekarzem, że czeka na każdego chorego. Czeka na ciebie i czeka na mnie. Panie, daj mi usłyszeć, jak do mnie wołasz. Otwórz moje oczy, moje uszy, moje serce na Twoje wołanie do mnie. Niech nigdy nie przegapię Twojego głosu. Niech zawsze chcę pójść za Tobą, jak poszedł za Tobą Mateusz. Chcę być jak Mateusz. Niepojęty jesteś, wielki i święty Boże, tyle łaski dla nas masz. Widzisz każde serce, wszystko czynić możesz, wiesz. Przemień, Panie, nas.
Jest zadziwiający, ale i wszechmocny. Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął go z radością, bo wszyscy go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córkę, jedynaczkę, liczącą około 12 lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus tam podążał, tłumy napierały na niego, a pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi, całe swe mienie wydała na lekarzy, z których żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła frędzli jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał, kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, Mistrzu, to tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł, ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, podeszła drżąca i padłszy przed Nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Bóg jest wszechmocny i uzdrawia. Jezus mówi, że wiara w Boga uzdrawia. I to prawda. Uzdrawia ze wszystkiego. Najpierw z niepokoju o lepsze jutro, o zdrowie, o to, z czego będziemy żyć w coraz trudniejszych czasach. Uzdrawia nasze rodziny, relacje. Wlewa w sercu pokój. Ta wiara w tę uzdrawiającą moc powoduje, że mój spokój wcale nie zależy od tego, co się dzieje na zewnątrz, bo mój spokój pochodzi od Niego. A kto Jemu ufa, nigdy się nie zawiedzie. Pan jest czuły i troskliwy. Pochyla się nad moją niedolą. W księdze Jeremiasza Bóg mówi, oto ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je. Uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem. W psalmach opiewana jest wielkość i wielkoduszność Boga.
On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Ileż to razy Jezus mnie uzdrowił? Ile razy opatrywał moje rany? Ile razy przytulał wtedy, gdy wyłam z bezsilności? Nasz Bóg taki jest, że zniża się do naszego poziomu. Nie męczy się tym, że my upadamy co chwilę, tylko wyciąga do nas rękę. Panie, daj mi zawsze taką odwagę, bym ze wszystkimi moimi chorobami przychodziła do Ciebie. Bym to Tobie powierzała całe moje życie. Bym z Tobą chciała pokonywać moje życiowe trudności. Ale również naucz mnie cieszyć się z Tobą, z tego, co codziennie mi dajesz. Naucz mnie z Tobą cieszyć się bycia z bliskimi, z tego, że mam pracę. Naucz mnie cieszyć się i dziękować Ci za to, że mogę tutaj być, że mieszkamy w takim miejscu na ziemi, gdzie możemy wierzyć swobodnie. Naucz mnie, Panie, dziękować Ci i być wdzięczną za to, że mam zdrowe dziecko, że mam męża, że dbasz o moją codzienność. Jestem, który jestem. Moja tarcza i moja moc, on
mocą. Ty jesteś pieśnią. Masz tak wiele imion. Zaprosić, drogi bracie, droga siostro, do tego, abyś teraz z głębi twojego serca głośno wypowiedział, jakie imię ma dla ciebie Bóg. Pomódlmy się spontaniczną modlitwą litanijną. Jakiego Boga znasz? Jaki Bóg objawił się w twoim życiu? Panie, ty jesteś Alfa i Omega, początek i koniec. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Panie, ty jesteś Bogiem radości. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Jesteś wierny, Panie. Jesteś Bogiem wiernym. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Jesteś miłością. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Ty jesteś moją siłą. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Panie, jesteś Królem Królów. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Ty jesteś Bogiem pokoju. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Panie, ty jesteś wszechmocny. Wszechmocny, nie tylko mocny. Ty możesz wszystko. Bądź uwielbiony.
bądź uwielbiony. Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, drogą, prawdą i życiem. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Święty, święty, święty Bóg, bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Panie, tak wiele imion nosisz. Ile byśmy dzisiaj imion nie wymienili, one wszystkie nie odzwierciedlą tego, jaki jesteś i kim jesteś. Chcę Cię uwielbiać, Panie. Niech całe moje życie będzie Twoją pieśnią, Twoją melodią, a każdy mój czyn, gest i każde słowo będą uwielbieniem Ciebie, Boga tak potężnego i wszechmocnego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jesteś tu, jesteś pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Taki jesteś Ty.
tego nie czuję, Ty działasz, nie zmieniasz się, wiem, że wciąż działasz, nie zmieniasz się, wiem, że wciąż działasz, choć czasem tego nie widzę, Ty działasz, choć czasem tego nie czuję, Ty działasz, nie zmieniasz się, wiem, że wciąż działasz, nie zmieniasz się, wiem, że wciąż działasz. Cię uwielbiać.
uwielbiać i chcę, aby moje serce radowało się Tobą. Wszechmocny Bóg, jestem, który jestem. Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Moje uwielbienie trwa. Jesteś potężny, pełen mocy, chwały. Jesteś królem królów. Jesteś moim Panem. Chcę Cię, Panie, uwielbiać. W Twojej mocy, w Twojej potędze. Chcę, Panie, zabrać Ciebie dzisiaj do domu. Bo Ty jesteś, Panie, jesteś wszędzie ze mną. I cokolwiek się dzieje, Ty jesteś. Wystarczy wezwać Twoje imię. I jesteś pół kroku przede mną zawsze. Cokolwiek się dzieje, Panie, bądź ze mną i jesteś ze mną. Chcę Tobie wyśpiewać to uwielbienie. Chcę ogłaszać Twoje zwycięstwo, Twoją chwałę, Twoją cześć. Mój Królu Królów, jestem, który jestem. Chcę, aby to Twoje imię szło ze mną w każdej chwili mojego życia. Nasz Bóg jest potężny w mocy swe. Jest potężny.
spotkania z Tobą, chcę Ci wyśpiewać tą pieśń. Pieśń uwielbienia z aniołami, ze świętymi w niebie. Chcę Cię, Panie, całym sercem uwielbiać, przyjmować Twoje błogosławieństwo, Twoją moc i Twoją cześć. Chcę Ci, Panie, dzisiaj wyśpiewać z całej swojej siły, jak bardzo chcę Cię uwielbiać. Bądź uwielbiony. Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń z aniołami, tak. Pragnę śpiewać Ci, pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń z aniołami, tak. Pragnę śpiewać Ci. Święty, święty, święty jest Pan, zastępów Pan. Śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń z aniołami, tak. Pragnę śpiewać Ci. Święty, święty, święty jest Pan, zastępów Pan. Święty, święty, święty jest Pan, zastępów Pan. Cała ziemia jest pełna Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. A teraz chcemy z Maryją łączyć się z pielgrzymami na Jasnej Górze i wyśpiewać apel jasnogórski. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dobrego wieczoru.